Tutaj macie produkty, których będziemy potrzebować do przygotowania dzisiejszego apple pie. Jedziemy! Zaczynamy od pokrojenia masła w drobną kostkę, kładziemy na talerz i dosłownie na kilka minut wrzucamy do zamrażarki. Masło musi być cały czas bardzo zimne. W międzyczasie odmierzamy potrzebne produkty, czyli 420 g mąki, 2 łyżeczki cukru i łyżeczkę soli. Wrzucamy wszystko do miski do miksowania. Teraz mieszamy nasze suche składniki. Po chwili dodajemy masło i mieszamy tak długo, aż będzie przypominało konsystencją coś podobnego do kruszonki. Następnie dodajemy prawie całą wodę i musimy uzyskać takie zlepione ciasto. Teraz nasze kruche ciasto przekładamy na wysypany lekko mąką talerz albo jakiś blat. Rozpłaszczamy go, żeby był o jak największej powierzchni. Przykrywamy delikatnie na przykład folią spożywczą albo folią aluminiową i wrzucamy do lodówki na minimum 2 godziny, może być nawet dłużej. Zajmiemy się teraz przygotowaniem jabłek. Jabłuszka umyte obieramy, kroimy w ćwiartki i wyjmujemy gniazda nasienne. Następnie kroimy je w drobniutkie plasterki i wrzucamy do miski. Do jabłek wrzucamy mąkę, cukier, w zależności od tego jak kwaśne są nasze jabłka, oraz cynamon. Ja natomiast zamiast cynamonu użyję takiej mieszanki przypraw korzennych. Tu mam jeszcze gałkę muszkatołową, imbir. Myślę, że to będzie ciekawie smakować. Można też oczywiście użyć samego cynamonu. Dokładnie wszystko mieszamy. Ok, czas zająć się do końca naszym ciastem. Wypakowujemy je. Dzielimy je teraz równo na połowę i pierwszą połowę wyrabiamy i wałkujemy na grubość około 2-3 cm. I możemy ją wyłożyć na przygotowaną wcześniej wysmarowaną masłem formę, najlepiej do tarty, taką około, średnicy około 25 cm. Ok, pozostałą część ciasta również wałkujemy na taki sam placek jak poprzedni, czyli grubość 2-3 mm. Ok, kolejnym krokiem jest wyłożenie jabłek na spód. Można od razu włączyć piekarnik na 200-210 stopni, żeby się rozgrzewał. Jabłka mogą spokojnie wystawać na środku, bo one w piekarniku się jeszcze troszeczkę skurczą. I teraz są dwie opcje. Albo bierzemy ten placek i po prostu przykrywamy, albo, tylko wtedy trzeba pamiętać, żeby nadziurkować, żeby z tych jabłek mogło spokojnie uchodzić powietrze. Albo, tak jak ja, tniemy na paski i ułożymy to w ładną kratownicę. Jedziemy! Na koniec dobrze zalepiamy boki, żeby wszystko się trzymało, odcinamy końcówki i teraz tak, wstawiamy do piekarnika. Początkowo 210 stopni bez termoobiegu na około 7-10 minut. Następnie zmniejszamy temperaturę do 180 stopni i w 180 stopniach trzymamy przez około 50 minut, nawet do godziny. No i tyle. Podajemy z lodami,
albo świeżo posypanym cukrem, pudrem. Życzę smacznego!